Cały świat to scena, a ludzie na nim to tylko aktorzy. Każdy z nich wchodzi na scenę i znika. A kiedy na niej jest, gra różne role. Miejsce, które dziś odwiedzę, to opuszczony dom świętego Walentego. Dom jest pełen wyposażenia. Nie wiem, dlaczego ktoś opuścił ten dom, ale jednego jestem pewien. Opuścił go w pośpiechu. Wejdziemy teraz do najpiękniejszego pokoju. Jego wyposażenie zapiera dech w piersi. Są tutaj naprawdę przepiękne przedmioty.
zajrzę jeszcze do innych pomieszczeń. Może są równie imponujące jak te. Sprawdzimy teraz górę. Sypialnia, do której dotarłem, wygląda, jakby zatrzymał się w niej czas. Jak dla mnie miejsce jest epickie po prostu. Jest niesamowite. Wszystko praktycznie zostało od właściciela. Od ostatniego właściciela chyba nikt tutaj nie rusza niczego. Miejsce jest naprawdę niesamowite. Zobaczcie, że podłoga już jest w takim stanie, że powoli zapada się pod ciężarem biurka. Przejdziemy teraz do kolejnych pomieszczeń. Tu też chyba była sypialnia. Oh fuck. Zobaczcie to. Tutaj również jest dziura.
Reszta domu, którą widzimy, nie przetrwała próby czasu. Jednak spróbuję jeszcze wejść od dołu do pomieszczeń, które są pod tymi gruzami tutaj. Być może się uda. Pomieszczenie, które jest zawalone, widzieliśmy je u góry. Zastanawiam się, czy można tam wejść. O, tu też mamy bardzo piękne miejsce. Może spróbuję. Wejście do tego pomieszczenia jest naprawdę ryzykowne. Zerwane. Spróbuję tam się dostać. Zobaczcie to. Tutaj chyba jeszcze nikogo nie było. Każdy się tutaj bał wejść, ze względu na to, że to się praktycznie całe posypało już. Są tutaj dokumenty, kilka winek i nawet pieniążki. Teraz sprawdzimy, co to za pieniążki. Chyba jakaś belgijska waluta. Na pewno. Tu też mamy monety. Nawet portfel jest, jednak tu już grubszych pieniędzy nie ma. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie, nie ma. Szkoda. Z chęcią bym je zobaczył. No, ta szafa jest naprawdę przepiękna. Bardzo dużo rzeczy w niej pozostało. Blender. I tu co mamy? Też chyba jakiś portfel. Bardzo mnie ciekawi, co tam jest dalej, ale nie chcę spaść na dół, niestety. To może być nieciekawe. Spróbujemy jakoś przejść. Kurde. Jestem pewien, czy to dobry pomysł. Na pewno nie. Ale moje pomysły rzadko są mądre. Nie no. I dalej chyba już nie ma sensu wchodzić. Dobra. Będę wracał już. Tam jest jeszcze jedno pomieszczenie, ale tam na pewno nie idę. Zbyt ryzykowne. Winko jakieś. Teraz zobaczymy. Rocznik. Z roku 1990. Hout Ballsport. Dobra, wracamy. Z tego miejsca żegnam się z wami i zapraszam za tydzień w piątek. Nie zapomnijcie subskrybować kanału.